Nie mogę mu teraz pomóc. Do wszystkich jednostek dostaliśmy informację. Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. 2 lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Jeden dzień na lodowym pustkowiu wystarczył. Widziałem śmierć. Patrzyłem, jak oczy tego mężczyzny zachodzą mgłą i słuchałem, jako coś mnie... Stantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Musimy posprzątać cały ten burdel, zanim się tu zjawi. Hej, czy ktoś mnie słyszy? To jasnej cholery, musimy przywrócić łączność. Co tam? Stój! Rzeczy już takiego nie widziałem. Ten szalony Suchinsyn zaatakował siekierą 3 uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia. Stać! Mamy ruch! Ktoś tu z nami pogrywa. Myślę, że ktoś tam jest.
dołączają kolejni. Ten wybuch zniszczył większość racji żywnościowych. Ta jest do niczego. Powinniśmy zastawić pułapki na całym perymetrze. Mogę przygotować parę niespodzianek z tego tutaj. Ahoj! Čau! No! Ty brďo, jdu na poštu, jo, jdu do krámu, jo. Je jako dneska nic není, tak jdu, tam ho vytáhnu, to a najednou se tady nebo. A to jsem si podíval, až říkal, pásný, opět teď, pásný, Když ona je tedy, tak nebo jako jiné.
Teď tu pohádku opět. No, 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 ale aby mě nepřihodili do počátku. Jo, a zítra se podívej do krátky, jo? Zítra. Zítra. Tak, ale zítra. Je taková drobnička. A... co? Ne, ty bys to zítra. A je ta pohádka. Fialovou. Nebo fialovou propustu. Ano. A když jsem tam napsala to pro Marcelce tu doručku, může jí si prostě fialovat. Tak, takže tam až play. Takže maminka, ať to potom... Ať to maminka... Maminka, ať to potom otevří. Takže stejná to bude jít teda dobřička, já mám strašnou radu. No. A je to ve velký... No. A je tam na tý obálce, co tam mám věcí. Rozmazala. Je byl a ta, taková ta... Ale hlavně, to je flex, to je to pro, tak to velký, tak to pro, to je rozpad. To je máš tam rok. Pro Marcelku asi. Je tam tvoje adresa, ty on. Takže se vy někam nestěhnuli a... A mamka to má taky týka. Ne, ne, maminka to nemá, to přijde až další dva. Maminka dostane potom dva. Jako dohromady to bude poslaný, ale kterou právě to, co na ty obáče je napsaný tam. A kdybych měl napsal něco jiného, tak to bude jasný. Takže si to o nic sám nebudu říkat. A už je to, tak udělám, že to vlastně vydá. No. No, tak udělám. A je to krásný. Je to toho kusera. Ty vole, kde jste? Ty jste na nějaký strhá. Ty jste v obdobno. Ty jste jo. Ty vole, nejde. Já chci taky. Chceš taky tam chceš? Já nevím. Ne, já chci do Paříže. Jo. Do prdele, no, já to slyšela. Ty jsi tak hnusná. Ach jo, prostě to zlý na mě. Já pro vás první, poslední a vy, a vy, a vy. Cože, až v prosince. Nemám. Ty jsi tak blbá. Ne, ne, mě uvidíš. Jo, ale jsi tak to. Toho. Tak, tak. Ale máš toho potřeba. To půjde. Ale ne, ne, 27. Ne, 27. Protože... Ano, jsou volný lístky, ale ty volný lístky jsou úplně až dozadu. A jí řekla, že je prostě vepředu. Říkala, že teda další představení bude až 25. čtvrtý.
Jo. A půjdeme, a už jsou objednaný i lístky, vzala jich 10. Řekla jsem jí, ať počítá svoji maminku, to si taky. Takže no, tím počítá. A počítali jsme to a jeden lístek jakoby ještě hapnul. No, takže já nevím, že i vetku třeba. Nebo... No, bylo, čo, no to, to jsem říkala Ali. A no, bylo by to úplně v první řadě. A že jakoby toho 27. bohužel ne. Taky mě to mrzí, ale... Co? A Ali si představuje, že se ještě musím vzít jako... Ani nevím, koliká týmu to je. 20. Dube. 20. Ty vole, to je... Na Zagorku. Tam ještě jsou volný lístky, no. Jsou 50. Jo, on volá ten kapelně. Já chci taky na Zagorku. Na Jojku horku. No. No já počkám, já to jistím. No. A je to v úterý. 25. Tak je výměrka Karlovy Vary. A nebo do Kaze. Kaze. Ano, ano, 25. je úterý. No a říká, a co si jako vezmeš? A já říkám, já nevím, to ještě se mluvil o tom 27. víš? A já říkám, já nevím, no to chci aspoň si, aby si to jako převlíkla. A já říkám, no tak... Já nevím, co si mám vzít, jako... Si musím... Ale já nevím, od kolika to je, to úterý, ještě to je zase... Jako... No. A v březnu, když přijede na návštěvu do organizace, no. Neuvidíš teď to často, heč? A 6. dubna je ten koncert. Ty vole, ale 6. dubna je to vystoupení s tou Pamovou, kdo se jmenuje. U vás. No, 6. dubna. S tou Paulovou, nebo jak se jmenuje, a s tou tím suchoříkům, nebo se jmenuje. Tak to se ještě ti dám stupenky, nebo ne stupenky, dám prachy na stupenky. A 300, anebo 330, a 20% je... Ano, ano, ano. Tak kolik to bude, 250? No, já vím, že ty nevíš. Tak já to můžu objednat online, jako to není problém. Jen asi budu se tak dobrat. Pocisky kaliber 9 mm, flary... Mám to poslat jako na moji adresu, nebo PPLK, na tvůj adresu, nebo na... Já to budu... Jo. Jo, jo. Tak mi zavolej. Jo. No, tak jo.
Ahoj, ahoj. Jasný. No, psal, že prej to je nějaký divný jednání. Jako, no. Že psal, že co to je teda jako za jednání, no. No jakože se to přesouvá na konec března. Že nechápe, co to je za teda jako za jednání. To je všechno, co to. No. Věděl, že mají přijít ve čtvrtek. No. No. No, ještě něco, ale já nevím. Já nevím co. Nic, já jsem na to zapomněl. Znali teren, věděli, kde co jest. Jo? Kurva, to mělo být rutynové działanie. Jo? Służba nie. Taki opakowałem. Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, chciałem, że tego tak nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie. Służba, trójca oczekuje od nas poświęceń. Stary radziecki plakat. Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył. Kim jesteś?
Zastrzel go! Będzie gadał albo się wykrwawi! Cała twoja rodzina, wszyscy, będą umierać powoli, a my będziemy się przyjmować. Masz jedną pieprzoną szansę, właśnie teraz. Powiedz nam wszystko. Gdzie reszta twoich ludzi? Może udało wam się rozwalić parę zbiorników z paliwem, ale taka drobnostka niczym nam nie przeszkodzi. Jak długo zdołacie nas powstrzymać? To bezcelowe. Przysięgam, że jak nie odpowiesz, zacznę sypać kul na twoje rany. Nadciąga Armia Czerwona. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów. Muszę zgłosić się u dowódcy. Zostań! Im dłużej się opierasz, w tym gorszej sytuacji stawiasz swoich ludzi. Potrafimy okazać miłość. Udowodnij, że na to zasługujesz. Myślisz, że po tym, co zrobiliście, będziemy jeszcze brać jeńców? Nikt nie wie, że tu jesteście. Nikt się nie przejmie, jak wszystkich was wykończymy. Nikt nie usłyszy krzyków waszych dzieci. Nikt się nigdy nie dowie. Teraz jesteś jedyną osobą, która może temu zapobiec. Czemu nic nie robisz? Myślisz, że milcząc okazujesz siłę? Oni... Adios, Atanatos. Eleison imas.
wiem, czy uda mi się zahamować życie. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zawód. Nie wiem, czy miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale... Nie. Nie rozumiesz. Jak mógłbyś zrozumieć? Uspokój się. Uspokój. Nie bój się cierpienia. Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Ważcie się go tknąć. Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? To cholerstwo nas 50 lat. Chyba zepsuł się zawód. Dobra, zakręćmy go. Po tym ataku nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty. Dobra, zajmę się tym. Trzymaj i nie ruszaj tym. Muszę się zaprzeć. Szlakby to. Słączka ma uszkodzony gwint. Pomożesz mi? Jasne. Stracimy całe pieprzone paliwo! I jak tam? Kurwa, no dalej! Poczekaj, za mocno. Spróbuj delikatnie. To gówno jest całe zardzewiałe. Jak tam? Nie wiem, czy uda mi się zatamować wyciek. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zawód. Nie wiem, czy uda nam się to znaleźć. Ja babę nie. Zabity! Trzeba zabić!
Przepraszam, osłaniaj mnie! Masz ogień! No dalej, skończmy to! Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć ten zbiornik.
kolejny przykład radzieckiej propagandy. Noc nie powstrzyma nas od pracy. Jest tu Konstantin. Człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii. Jest brutalny, niebezpieczny. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić. Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. Okay.
Mm-hmm.